Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie 6 saszetek z Bravo Sport. To jakieś takie niedobitki pozostałości po tym, co kupiłem, plus jedną saszetkę tak dodatkowo. Oczywiście z edycji T-Mobile Ekstraklasa 2013-2014. Mamy nowe tło, za tło robi nam koszulka FC Barcelony. Koszulka jest tak wielka, że mogłaby robić za żagiel w niejednej żaglówce. Postanowiłem ją wykorzystać. Będzie naszym tłem w najbliższych odcinkach. No to co, otworzymy tą luźną saszetkę, zobaczymy co będzie w środku. Może trafi się nam jakiś kluczowy zawodnik, top mistrz, zobaczymy. Mamy tak, Górnika Zabrze, Lecha Poznań, Ruch Chorzów, Wisłę Kraków, wschodzącą gwiazdę Furmana z Legii Warszawa i gwiazdę z Lechii Gdańsk. Teraz, żeby było szybciej, z tych gazet powyciągam saszetki. Nie będę tego robił po kolei, tylko zrobię to jednorazowo. Zobaczymy, co nam się trafi. 4, 5, 6. Znowu mamy pełną makulaturę, pełno gazetek. Wyciągnęliśmy, tak jak wam mówiłem, 6 saszetek. Odłożymy od razu zawodników limitowanych. O, mamy tutaj tradycyjnie limitki. No to co, zaczynamy unboxing 6 saszetek z gazety Bravo Sport. I mamy taki Jagiellonię, Lechię, Wisłę, Śląsk, gwiazdę z Krakowi i gwiazdę z Pogoni Szczecin. Kolejna saszetka. Nie ma nic srebrnego, jestem niepocieszony. O, chyba coś będzie, w końcu wytrekałem. Zobaczymy. A więc tak, mamy Lechię Gdańsk, Jagiellonię Białystok, mamy też Koronę Kielce, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i na koniec mamy ulubieńca fanów Radosława Murawskiego z Piasta Gliwice. Kolejna saszetka, zostały jeszcze 4, zobaczymy co nam się trafi. Krakowie, Lechia, Legia Kucjak, Zagłębie Lubin, Zawiszka Bydgoszcz, Wisła Kraków i Murawski z Lecha Poznań. Trzy saszetki, zobaczymy czy coś jeszcze nam się trafi. Dwie i trzecia. W przyszłym tygodniu ruszamy z Champions League 2013-2014. W końcu w kioskach pojawi się długo wyczekiwana edycja kart Panini. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, zobaczymy co nam się uda trafić. Mamy bramkarza teraz, Kamińskiego. Co uda nam się trafić w pierwszych saszetkach? Myślę, że kupimy jakiś boksik na początek. Zastanawia mnie też, czy saszetki będą w gazecie Bravo Sport, z tego względu, że będą na pewno w czymś innym. Także nie wiem, czy Wioski Gicht, czy Panini zdecydował się dać saszetki do obu gazet. Zobaczcie, tutaj mamy Kaczmarek i na koniec mamy top mistrza Rafała Murawskiego. Wow! Dobry unboxing, dobre trafienie. Jestem zadowolony. Spójrzmy na ostatnią saszetkę. Czy będzie coś fajnego? Czy będzie coś ciekawego? O tym zaraz się przekonamy. Kucharczyk, Legia. O, już widzę, że nic. Dobra, kończymy ten unboxing. Otworzyliśmy 7 saszetek. Trafiliśmy jednego topmistrza Murawskiego. Jestem z niego bardzo zadowolony. Trafiliśmy też bramkarza, ulubieńca fanów. Macie kod do bramkarza. Nie wiem, czy komuś się przyda, ale proszę, możecie go wykorzystać. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście. Dziękuję za unboxing. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam was, Szalony Kolekcjoner. Cześć.